Jesteśmy w Leszkowicach na trzeciej Leszkowskiej Biesiadzie Świętojańskiej. Impreza się wzięła w związku z tym, że ogłosiłem kiedyś taki apel do mieszkańców, żeby rozruszać ich, zwiększyć ich aktywność. Mieszkańcy Leszkowic odpowiedzieli, postanowili to zorganizować w swój odpust, czyli 24 czerwca na Świętego Jana. I między innymi to właśnie inicjatywa jest tutaj dzięki mieszkańcom Leszkowic, którzy stwierdzili, że mają rzekę, mają miejscowość blisko rzeki, postanowili zrobić właśnie Biesiadę Świętojańską. Dzisiaj akurat miałem możliwość tej imprezy otworzenia poprzez wręczenie kluczą organizatorom tej imprezy. Przebrałem się za Włóczykija, jestem organizatorem tej imprezy. Spotkaliśmy się z różnymi trudnościami i w ogóle, ale jakoś to nam wychodzi. I myślę, że wszyscy się bawią fajnie, ponieważ to jest taki całkowity inny klimat. Odejście od jakichś tam dyskotek, od jakichś tam festynów, po prostu to jest coś innego, nie? I wszyscy myślę, że fajnie się bawią. W Leszkowicach żyli moi pradziadkowie i dziadkowie i mając pół roku przyjechałem tutaj w Beciku z moją mamą i to były pierwsze lata. Później co roku przyjeżdżaliśmy na wakacje. Wakacje spędzała tutaj cała paka młodych ludzi z różnych miast i wsi, bo to była i Warszawa, i Lublin, i okoliczne wioski, i Łódź. Także Leszkowice wspominam z olbrzymim sentymentem jako miejsce naszych młodzieńczych fascynacji, młodzieńczych zabaw, ognisk, podchodów, no i tam różnych cudów, łącznie z pierwszymi miłościami. Powiedział pan, że Leszkowice to jest najpiękniejsza kraina. Czy to jest kwestia sentymentu do tego miejsca? Nie tylko, bo proszę zwrócić uwagę, dziki wieprz, jeszcze nie uporządkowany, nie zmeliorowane do końca tereny, ale głównie wieprz ze swoimi zakolami, starorzeczami, z niesamowitym bogactwem ryb, łąki, starorzecza, łęgi zamieszkałe przez bociany, przez rybołowy, przez błotniaki stawowe, czaple, nawet są żurawie, więc jest to fascynujące. Przy okazji lasy o rzut beretem, lasy, w których jest dużo zwierza i tego drobnego, i tego grubego, no bo proszę sobie wyobrazić, że przechodzą przez te tereny łosie. Są oczywiście jelenie, sarny, dziki, wiadomo, robiące dużo szkód, bobry, które tak niepokoją rolników, a które stwarzają dogodną sytuację hydrologiczną dla tych terenów. Te łęgi to jest po prostu budowa retencji. Znika zagrożenie, te poważne zagrożenie powodziowe, właśnie dzięki bobrom, o dziwo. Nasuwa mi się takie pytanie, czy nie chciałby pan jednak wrócić tutaj na stałe? Proszę pani, gdybym miał fach, a ja niestety jestem tylko nędznym księgarzem, a wiadomo, jak wygląda czytelnictwo w Polsce, i właśnie gdyby nie tylko ten fach księgarski, a żałuję cały czas, że nie jestem murarzem, stolarzem czy jakimś posadzkarzem, to już od kilkunastu lat siedziałbym murem w Leszkowicach i bym się stąd nigdy nie ruszył. Nie jestem ze Leszkowic, mam tutaj rodzinę, ale często przyjeżdżam i bardzo na Biesiadzie co roku jestem. I dwa lata z rzędu po prostu nie zdążyłam na konkurs Sałek. W tym roku zdążyłam, wygrałam, więc się cieszę. Miło, sympatycznie. Czy łatwo współczesną młodzież przekonać do takiego klimatu ludowego? Bardzo trudno.
ale myślę, że warto, dlatego że odchodzą te klimaty zupełnie w zapomnienie, a odcinanie się od korzeni to zupełnie nie jest dobra droga. Więc uważam, że trzeba wszelkimi siłami, trzeba łamać ten stereotyp takiego folkloru, który nie jest lubiany, poprzez podanie w jakiś taki bardziej przystępny sposób, bardziej nowoczesny może, ale z zachowaniem tradycji. Myślę, że to się udaje. W tym roku mamy nastawienie na twórców, ponieważ Biesiada ma tytuł jak się człowiek, zabawa lepiej smakuje, jak się człowiek napracuje. Więc ten tytuł Biesiady myślę, że najlepiej oddaje to, co chcieliśmy w tym roku przekazać, ponieważ każda Biesiada jest trochę inna w charakterze. W zeszłym roku mieliśmy w kierunku legend, pokazania miejscowości jako miejscowości pełnej różnych legend. W tym roku też nawiązaliśmy questem do tych tradycji, ale spektaklu jednak nie było, ponieważ no, nie udało mi się, powiem szczerze, pogodzić obowiązków zawodowych z tymi społecznymi, które no, są bardzo, bardzo liczne i niestety 24 godziny na dobę to jest za mało dla mnie, żeby to zrobić w tym roku. Ale w zeszłym roku było ciężko, ale się udało. Piękny spektakl mieliśmy. W tym roku Wicie Wianku warsztaty poprowadziły od nas dziewczyny właśnie. Także to już jest jakby pokazanie tego, że można. Natomiast to, że się bawimy przy ogniskach, że nie ma tutaj festynowego nastroju, tylko bardziej taki biesiadny, stary ogniska, i koncert muzyki folk, bo nie zapraszamy innych zespołów, raczej chcemy trzymać ten klimat, właśnie ma złamać ten stereotyp folkloru tylko zespołów takich koła gospodyń wiejskich, prawda? Chcemy pokazać, że muzyka folkowa robiona przez artystów może być naprawdę przyjęta przez młodych i może być fajna i może cieszyć, może... Wszyscy mnie pytają się, czy będzie skocznie i zabawnie, ja obiecuję, że tak. Z ulewnym czasem popijam herbatę i pytam, co jeszcze się da. Może przeżywam te chwile najlepsze, może to właśnie jest tam. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle ten smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da.